No na te zawody jesteśmy przygotowani generalnie według ostatnich startów w Toruniu, jeśli chodzi o zawieszenie. Po pierwszym wyjeździe na tor jest naprawdę fajnie, jest miękko i nic nie robimy przed wyjazdem na pierwszą kwalifikację. Tam jakieś małe, drobne zmiany robiliśmy w ustawieniu ciśnienia w oponach. Opony też przygotowaliśmy na tą luźną nawierzchnię i generalnie czekamy do pierwszej kwalifikacji. Jeśli chodzi o wyniki, no to w tej chwili jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć, bo jest olbrzymia konkurencja. Jest CES, gdzie jest Roman Czastoral, który jest bardzo szybki. U nas chłopaki też są po uzbrajani bardzo, więc zobaczymy po pierwszej kwalifikacji, gdzie jesteśmy.